Miasto złożyło 3 projekty do Rządowego Funduszu Polski Ład. W sumie zabiega o dofinansowanie 40 milionów złotych na 3 ważne inwestycje. Ta edycja Polskiego Ładu jest edycją, która będzie tak ściśle wpleciona w kampanię wyborczą i tutaj upatrujemy swojej olbrzymiej szansy. Zakładana jest m.in. budowa parkingu przed miejskim szpitalem, ale oprócz powstania 250 miejsc parkingowych miasto chce wyremontować ulicę Bernardyńską, Lekarską i Tochtermana. Na ten projekt miasto posiada już decyzję z RIT. Oznacza to, że po otrzymaniu dofinansowania można od razu przystąpić do ogłoszenia przetargu. Tam pierwotnie była kostka betonowa, ma być ona zamieniona przynajmniej na miejscach parkingowych na powierzchnię przepuszczalną. Ma być też poszerzona zdecydowanie część związana z zielenią i małą architekturą, tak aby na części tego parkingu powstało miejsce, gdzie można usiąść, odpocząć w zieleni. Też wydaje mi się, że istotne, jeśli chodzi o sąsiedztwo szpitala. Oczywiście nowe nawierzchnie na ulicach, nowe chodniki wokół. Władze miasta chcą również budowy ścieżki rowerowej o długości 700 metrów w ciągu ulicy Energetyków. Ma być ona połączeniem stacji PKP z przyszłym skrzyżowaniem z trasą NS. Tu wnioskodawcy oczekują na dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych. Pieniądze, które miałyby iść na budowę tej drogi dla rowerów na Energetyków, chcemy przeznaczyć na te projekty rowerowe, które potrzebują jeszcze finansowania, chociażby szarych szeregów. Na największe dofinansowanie czeka drugi etap budowy stadionu. Tu władze chcą pozyskać od rządu 30 milionów złotych. Przypomnijmy, że miasto wciąż czeka na pieniądze przeznaczone na przebudowę ulicy Wolanowskiej. To projekt, który dostał dofinansowanie w poprzedniej edycji Polskiego Ładu.